Chrystus zmartwychwstał. Dzień dobry. Szczęść Boże. Witaj. Szczególny dzień w Polsce, bo przeżywamy uroczystość świętego Wojciecha, biskupa, męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli idą do Gniezna, gdzie są relikwie świętego Wojciecha, w stronę księdza prymasa, który jest strażnikiem relikwii świętego Wojciecha. Dziękujemy Bogu za życie, świadectwo i męczeństwo biskupa Wojciecha. Człowieka, który ukochał Boga, ukochał Słowo, prowadził głębokie życie duchowe, nie dbał o zaszczyty, o to, co wielkie w świecie, ale pragnął głosić Jezusa, pragnął głosić Słowo, pragnął, aby ludzie na terenach Polski znali Ewangelię i doświadczali jej mocy. Zapłacił za to cenę męczeństwa, tak bardzo upodabniając się do Jezusa. Kościół daje nam dziś do rozważania 12 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 24 do 26. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha życie swoje, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Chciałbym zwrócić uwagę Twoją na trzy rzeczy. Pierwsza to pragnienie życia. Kochanie życia. Jest w nas wpisane życie. To życie fizyczne, życie emocjonalne, życie duchowe. Pragniemy żyć. Żyć w relacji z ludźmi, zwłaszcza tymi najbliższymi. Doświadczać miłości, akceptacji. Chcemy żyć, to znaczy przynosi też owoce konkretne naszej pracy, naszej służby, naszych różnych zaangażowań. Chcemy żyć. To także dawać ludziom Jezusa. Ewangelizować, widzieć, jak Słowo biegnie i zmienia ludzi. To życie to także życie duchowe, a więc kochamy życie duchowe, chcemy wzrastać. Co jest taką miłością Twojego życia? Gdzie wyraża się najbardziej to pragnienie życia? To pierwsze pytanie, które chcę zadać Tobie. I zaraz za nim postępuję, w jaki sposób to o to życie się troszczysz, jakie pielęgnujesz, tak? W jaki sposób wyrażasz miłość do tych różnych aspektów życia. Druga sprawa, dość trudna. Pan Jezus mówi tak, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie jedno samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Boimy się tego słowa. Ale może dlatego, że w błędny sposób je interpretujemy. Tu nie chodzi o zniszczenie. Kiedy bowiem mamy pragnienie zdrowia, osiągnięcia czegoś w życiu zawodowym, robimy jakieś projekty finansowe, tak ekonomiczne, tak zarabiamy pieniądze, zdobywamy wykształcenie, chcemy coś osiągnąć, to jest normalne, naturalne. Chcemy troszczyć się o dobre wychowanie dzieci, o to, żeby dzieci miały dobrą edukację, żeby miały szczęśliwe życie. Tak? Mamy też pragnienia dotyczące ewangelizacji, duszpasterstwa i tak dalej. Można wymieniać. To czy jest nas zgoda na to, że mogą być sytuacje, gdzie pojawia się jakaś trudność? Tak jakby to dzieło, te pragnienia, to, co robimy, obumierało. Nie umarło, ale obumierało. Co to znaczy? Takie, no właśnie, niepokoje czasem, trudy, mówimy, idzie jak po grudzie, tak? To oczyszcza nasze motywacje, oczyszcza nasze serce. Czasem dokonujemy jakiejś korekty, która jest niezbędna do tego, żeby prawdziwie pełnić wolę Bożą i żeby dane dzieło, dany projekt, dane nasze pragnienia, oczekiwania rzeczywiście odniosły skutek i przyniosły spodziewany owoc. Tu nie chodzi, jeszcze raz powtarzam, o zniszczenie. Pytanie więc bardzo istotne. Czy widzę w sobie to obumieranie, aby owoc był jeszcze piękniejszy, aby w ogóle się pojawił, tak? Żeby to Bóg dał wzrost, a nie ja sam.
A trzecia myśl to ta, która jest, wiąże się oczywiście z poprzednimi, ale słowo Jezusa, kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. Jeśli chcemy zwyciężać, jeśli chcemy przynieść owoce, idźmy za Panem, idźmy za Jezusem, idźmy za tym, który nas ukochał i zbawił. Tego uczy nas święty Wojciech. Święty Wojciechu, módl się za nami. Życzę dobrej modlitwy, dobrego dnia, dobrych chwil spędzanych z Panem Jezusem. Amen, alleluja, do zobaczenia. Pozdrawiam.